I w tym odcinku kontynuujemy poprzednią część, czyli pokażę Wam przelot przez strefy powietrzne. Czym są strefy powietrzne, to omawiałem w poprzednim odcinku. Jeżeli zaczynacie oglądać od tego, to może powinniście wrócić się odcinek wcześniej i posłuchać teorii o przestrzeniach powietrznych. Tutaj wykonamy lot, jak widać, tutaj ułożyłem sobie plan lotu. Może w gwoli szybkiego przypomnienia. Startujemy z niekontrolowanej przestrzeni powietrznej klasy G. Lotnisko niekontrolowane. Udamy się też na lotnisko najpierw niekontrolowane, gdzie mamy klasę ECHO. Zobaczymy, jak to wygląda podczas przelotu. Następnie udamy się na większe lotnisko, gdzie już mamy klasę DELTA. Tu już musimy prosić o pozwolenie na wlot do tej klasy i zobaczymy, jak to wygląda podczas przelotu. I tu polecimy dalej na to lotnisko, wokół którego mamy klasę Charlie i to też tutaj wymaga pozwolenia oczywiście. I polecimy na ostatnie lotnisko Detroit, gdzie mamy klasę Bravo, czyli bardzo zajętą klasę, najbardziej restrykcyjną i też będziemy musieli tutaj prosić oczywiście o pozwolenie na wlot tej klasy. Jeżeli chodzi o wysokość, ja tutaj sam będę właśnie dobierał sobie tak wysokość, żeby do tych przestrzeni powietrznych wlecieć, bo jeżeli bym tu na przykład leciał wyżej niż... Tak, jeżeli chcę wlecieć do klasy Bravo, to muszę lecieć na przykład tu niżej niż 3200. Jeżeli bym leciał 4000, no to ja tutaj przestrzelę i nie będę musiał się prosić o pozwolenie na wlot. Więc tutaj zadbam o wysokość sam i... Dobrze. Lot będzie oczywiście Visual Flight Rule. Tak, żebym tutaj sam komunikował się z ATC i prosił o pozwolenia. Dobrze, ładna pogoda. Dajmy sobie dzień. No i jestem w samolocie. Odpalmy go sobie. Bateria, alternatory, światła. Tu jest beacon. OK. Tak, mieszanka i śmigło na maksa. Otworzę trochę żaluzję silnika. Odpalamy jeszcze hamulec postojowy. Odpalamy prawe. Awionika. Włączymy GPS-y i radia. Tu wyłączę sobie trójwymiarowy pokrętła, bo trochę przeszkadzają. Tak, transponder 1200 to jest kod Squawk, który się używa w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o przeloty Visual Flight Rule, te niekontrolowane. A ja tak właśnie wystartuję na początek. Tutaj też transponder może pracować w trybie Charlie, czyli też wysyłać informacje o wysokości. Tu symulator tego nie oddaje, ale w rzeczywistości właśnie jeżeli chcemy wlatywać do stref klasy chyba od Delta, Charlie, Bravo oraz Alpha, to musimy mieć transponder wyposażony właśnie w ten tryb Charlie. Inaczej mamy, że tak powiem, zakaz wlatywania do stref. Teraz tak, zobaczmy sobie na jakiej wysokości jest moje lotnisko, na którym się obecnie znajduję. To jest lotnisko 98G. 98G mam wybrane. Ona jest na wysokości, elewacja 584. Więc poziom klasy G sięga od 584 plus 1200 stóp, czyli razem mamy 1784 stopy. Tak, czyli lecąc od zera do, na wysokości od 0 do 1784, no to nie od 0, tylko od 500, tak, czyli lecąc maksymalnie na 1784 stopy, to ja będę w klasie niekontrolowanej, w klasie G. Będąc powyżej, wlecę do przestrzeni kontrolowanej klasy E. Więc ja sobie tu stawię na GPS-ie przelot, oczywiście na klasę E polecimy, będziemy na 2200 na przykład.
damy sobie nav i nawigację GPS, tak żebyśmy lecieli naszą trasą. Tu już możemy też zobaczyć sobie na GPS-ie, jak wygląda nasza trasa. Tak, widzimy, że GPS też oddaje przestrzenie powietrzne. Ja w tej chwili widać, że jakby jestem pod przestrzenią powietrzną wojskową. Tutaj te czerwone linie. No a jestem pod, bo jak mówiłem wcześniej, w poprzednim odcinku, ta przestrzeń powietrzna zaczyna się od 6000 stóp. Czyli ja tutaj spokojnie mam dużo miejsca, żeby dużo wysokości, żeby sobie latać nad tą przestrzenią. Także ja nie będę nawet tutaj przekraczał 6000 stóp, nawet będę leciał na 2200, więc spokojnie mogę tu latać i wystartować też z tego lotniska. Tu jak możemy zobaczyć na mapie, mieliśmy lotnisko, gdzie mieliśmy zaznaczoną, wydzieloną przestrzeń Echo, która zaczynała się niżej od 700 stóp. Tu GPS tego nie oddaje. Nie wiem dlaczego, ale może nie jest to właśnie istotne i dlatego tego nie oddaję. Tu dla przypomnienia zobaczmy to sobie, tak? Tutaj mamy zaznaczoną tą przestrzeń powietrzną tymi przerywanymi kreskami. To jest przestrzeń echo od 700 stóp. Tak, tu mamy to zaznaczone od 700 stóp. GPS tego nie oddaje, nie wiem czemu tak jest, ale tak jest, jak widać. Kolejne przestrzenie są już zaznaczone, mamy przestrzeń Delta, tu mamy Charlie. No tu już nie widać przestrzeni, ale na końcu będzie przestrzeń Bravo. Dobra, czyli lecimy od najmniej restrykcyjnych przestrzeni do najbardziej restrykcyjnych. Ok, dostosujmy sobie tutaj częstotliwość do ruchu. Tak, jest to lotnisko niekontrolowane, więc tutaj nie łączymy się z wieżą kontroli lotów, bo tu nie ma żadnej wieży kontroli lotów. Ale widzimy komunikaty. Jest jakiś samolocik z wiatrem, bo zamierza lądować. Ja jestem na pasie 36. Anonsuj odlot na południe. Także wystartujmy szybko, zanim ten samolot gdzieś tu zacznie podchodzić do lądowania. Jeszcze damy klapy w dół. Damy światła lądowania. I będziemy gazowali na hamulcu postojowym, bo to jest krótki pas. Więc ja tutaj rozgrzeję silniki na maksa i puścimy hamulec. Ok, już jest po trzecim zakręcie ten samolot, ale powinien zdążyć wystartować. Mam nadzieję, że mi się to uda i nie wlecę w te drzewa na końcu pasa. Ok, udało się. Dobrze, tamten samolocik jest na final, ale nie widzę go. Ok, włączę autopilota, niech nas tutaj prowadzi. A my tu sobie zobaczymy, co się dzieje, jeżeli chodzi o GPS-a i przestrzenie powietrzne, bo GPS nam tutaj też trochę pomaga z przestrzeniami powietrznymi. Trochę się rozglądam za tym samolotem, ale go nie widzę. Tutaj podniosę jeszcze klapy. Ok. Tak, GPS. Często podczas lotu tu się nam włącza takie migające message. Ja latając to po prostu, coś mi tu miga, muszę kliknąć message, coś tam pisze, nie wiem, obchodzi mnie to, klikam jeszcze raz i przestanie mi migać, ale tu właśnie ten message nam pokazuje,
czy znajdujemy się w przestrzeni powietrznej, czy może jesteśmy już blisko przestrzeni jakiejś powietrznej. Niestety nie informuje nas, jaka to jest przestrzeń powietrzna, tylko informuje, że jakaś jest. W tej chwili mam tu puste, nie mam żadnych informacji, ale to będzie się w trakcie przelotu zmieniać, to sobie zobaczymy. Mamy też przycisk najbliższe, różne rzeczy i tutaj scrollując sobie pod stronę Nearest możemy się przeskalować na ostatnią pozycję i tu jest podstrona dla Nearest Airspace, czyli najbliższe przestrzenie lotnicze. W tej chwili widać, że dla mnie, dla mojej obecnej pozycji najbliższą przestrzenią jest ta wojskowa, która jest nade mną. To jest właśnie ta nazwa tej przestrzeni, Steelhead. Oczywiście podczas przelotu to jest dynamiczne i to się będzie nam też zmieniać. Ja przyspieszę czas, polecimy sobie szybciej, troszkę też zwolnię te obroty. Ok. I teraz kieruję się na niekontrolowane lotnisko, gdzie jest tylko obniżona strefa klasy G. Obniżona do 700 stóp, gdzie domyślnie 1200. Może połączyć z tym lotniskiem, to jest 78D. Tu też nie ma wieży. Tu możemy posłuchać, czy są jakieś komunikaty, ale nawet nie ma. Chyba nic tu się nie dzieje. No ja tu nie chcę lądować, więc mam tylko opcję wybierz pas do lądowania, ale ja tu nie będę lądował. Zakręcamy sobie w prawo na kolejne lotnisko, czyli tutaj w zasadzie nic się nie dzieje. GPS nas nie ostrzegał o przestrzeni powietrznej, teraz dopiero coś się pokazało, ale już znikło. No tak, i teraz mamy informację, że airspace ahead, o już nie mamy. Ciekawe, którą wtedy przestrzeń miał na myśli. Aha, może Tom, Charlie. Ale my lecimy na kolejne lotnisko, gdzie jest przestrzeń Delta. Później będzie Charlie, po kolei lecimy od najmniej restrykcyjnych. Ok, mamy informację airspace ahead, mniej niż 10 minut. Czyli po prostu, że przestrzeń jest przed nami. Nie wiemy jak, ale jakaś jest przed nami za mniej niż 10 minut. Ta informacja 10 minut się tutaj nie zmienia w tym okienku message, ale możemy sobie podejrzeć Nearest. I tu mamy informację, że to jest przestrzeń MBS International. To jest właśnie to lotnisko, do którego teraz zmierzam. I jest przed nami ta przestrzeń, za 4, no niecałe 5 minut osiągniemy tą przestrzeń. Także tak te informacje tutaj zmieniają. Ja teraz się dostroję może tutaj do... tak, to jest lotnisko w Sagniew. Sagniew zbliżanie, ja się do tego dostroję. Poproszę o nadzór. To jest właśnie to doradztwo lotnicze, tak oddaje ten symulator. Jeżeli ja jestem teraz w klasie Echo, mogę tu latać VFR bez pozwolenia, ale tylko przy ładnej pogodzie, tak jak teraz, widoczność jest super, więc prawa nie łamię. Tak i tutaj połączyłem się z Sagniew, Sagniew przydzielił mi squawk, czyli już jestem pod ich kontrolą. I zobaczymy, czy pojawi się tutaj opcja wlotu do, o pozwolenie na wlot do tej przestrzeni lotniczej. Tutaj mamy je oznaczenie, to kółeczko na niebieskie przerywaną linią. To jest przestrzeń powietrzna klasy Delta, gdzie trzeba poprosić, w rzeczywistości przynajmniej poprosić o pozwolenie. Muszę potwierdzić jeszcze kontakt radarowy. I tak, na GPS-ie nie wiemy, jakie są wysokości tej przestrzeni lotniczej, więc przełączmy się na mapę, żeby wam pokazać, że to jest... chyba była ta druga... Tak, ta przestrzeń lotnicza klasy Delta jest od 0 do... czyli od powierzchni Ziemi do 3200 stóp. Więc ja lecąc na 2200, jeszcze może wysokością, już mam dobrze ustawione, dobra. Lecąc na 2200, wlecę w tą przestrzeń powietrzną, więc muszę poprosić o pozwolenie i zobaczymy, jak to będzie tu wyglądało. Tu ciągle mamy informację, że przestrzeń przed nami mniej niż 10 minut. Nearest, tak, zbliżamy się, za 2 minuty niecałe, ponad 2 będziemy. Dobrze, troszkę przyspieszę. No, jesteśmy coraz bliżej, nie ma żadnych opcji o poproszenie na wlot do klasy Delta.
Tak, mamy teraz informację, że airspace near and ahead, czyli jesteśmy już bardzo blisko przestrzeni. To jest chyba mniej niż 2 mile morskie i tak, przestrzeń przed nami. Bo rzeczywiście tak jest, ale nie mamy informacji o pozwoleniu na wlot. Dlatego tu jeszcze mamy zmiany częstotliwości. Także ja sobie już wleciałem w tą przestrzeń. Mamy tutaj w messages informację inside airspace, czyli wewnątrz przestrzeni powietrznej. Nie wiemy w jakiej, ale no, po grafice wiemy, że jest to przestrzeń klasy D. Tu też mamy w NIRES informację, że jesteśmy wewnątrz przestrzeni. Jest nazwa przestrzeni MBS International. I nie musieliśmy prosić o pozwolenie, przynajmniej zbliżania. Zobaczmy. Połączmy się z wieżą tego lotniska MBS International. Wieża, tak, i tu mamy poproszę o pozwolenie na przejście do przestrzeni powietrznej klasy D. Ja to sobie teraz wybiorę. Powinienem to zrobić wcześniej, zanim wleciałem w ten okrąg przedstawiający przestrzeń powietrzną klasy D. I mamy zgodę. Musimy też zgłosić, kiedy będziemy opuszczać przestrzeń. Ok. Dobrze, przełączmy się na następny punkt na trasie, żeby nie przedłużać. To jest plan lotu. OK. Czyli jestem w klasie Delta w przestrzeni powietrznej i lecimy, teraz wykręcamy na kolejne lotnisko, gdzie wlecimy do klasy Charlie. Ale to za chwilę, jeszcze zobaczymy ten wylot z tej klasy Delta, bo tu trzeba będzie zgłosić opuszczenie tej przestrzeni. Przyspieszmy czas. Tak, i tu już widać, że pojawiła nam się opcja zgłoś wolną przestrzeń powietrzną klasy D, czyli że opuszczam tą przestrzeń, a rzeczywiście tak jest, więc ja to zgłoszę. W message już mamy też pokazane, że następna przestrzeń powietrzna też jest za mniej niż 10 minut. To jest ta, do której teraz lecę, to jest nad lotniskiem z przestrzenią Charlie. Mam też informację, że gdzieś w pobliżu jest przestrzeń, mniej niż 2 mile morskie, ale to jest właśnie ta przestrzeń, z której wyleciałem, czyli ta przestrzeń Delta. I kolejna przestrzeń Charlie, mniej niż 10 minut. Zobaczmy teraz w NIRES, jak to wygląda. Tak, mamy, że to jest ta przestrzeń Charlie, się nazywa Flint, przed nami za 8 minut. Przy okazji sobie ją zobaczmy na mapie. To jest, tak, to jest Flint, nazwa, przestrzeń klasy Charlie. I ona się zaczyna od 2100 do 4800, czyli ja lecąc teraz na 2200 wejdę w przestrzeń powietrzną klasy Charlie, od razu wlecę w ten pierwszy pierścień. No i oczywiście później wlecę w ten drugi. Mamy też informację o przestrzeni, w której byłem, MBS International, przestrzeń klasy Delta. Mamy, że tu jest do niej mniej niż 2 mile morskie. Widać też przestrzeń powietrzną Flint, czyli ten wewnętrzny pierścień klasy Charlie, do którego teraz lecę. Tu jest więcej niż 10 minut, dlatego jeszcze, o, już się nam pokazało. Tak, pokazuje się, jak jest mniej niż 10 minut, to się pokazuje nam czas dotarcia do tych przestrzeni powietrznych. Pierwsza też jest, tak, jest Flint i Flint, bo to są dwie. Zewnętrzny okrąg, dotrę tam za 7 minut. I wewnętrzny okrąg, dotrę za 9 minut ponad. OK, tak wygląda tutaj to. Ja dam sobie tutaj doradztwo. Dobrze i przyspieszmy czas.
No i powoli zbliżam się do przestrzeni klasy Charlie. Nadal mam łączność z moim poprzednim tam lotniskiem, ale możliwe, że zaraz zostanę przekierowany tutaj na to lotnisko, żeby się połączyć z tym lotniskiem Flint. Tak jest, mamy Flint zbliżanie. Także tak wygląda doradztwo tutaj lotnicze, też mówią mi, kiedy mam zmienić częstotliwość. OK, łączymy się z Flint. Czyli teraz łączę się z lotniskiem, na które lecę. OK, zobaczmy, czy pojawi się opcja o pozwolenie na wlot do przestrzeni powietrznej klasy Charlie. Jeszcze może trochę potrwać. Zobaczmy, przyspieszę. Tak, przypominam, że powinienem od razu wlecieć tutaj w tą pierwszą przestrzeń powietrzną. Ten pierwszy okrąg. Już jestem dosyć blisko. Za minutę. Lecę oczywiście na przyspieszonym czasie, więc to nastąpi szybciej. No opcji jeszcze nie ma. Jest. Tak, dosyć późno, bo już jestem bardzo blisko. Mamy opcję, poproś o pozwolenie na przejście do przestrzeni powietrznej klasy Charlie. Ja się tu wcisnę w rozmowę i poproszę o pozwolenie. Bo zaraz tam wlecę. Jest już blisko. Tak, oczywiście jest pozwolenie. Tutaj przeważnie zawsze kontrola daje pozwolenie na wlot do przestrzeni. Nigdy nie miałem chyba tutaj odmowy. No i dobrze, zanim wleciliśmy, zrobiliśmy to prawidłowo. Zanim wleciałem w przestrzeń, poprosiłem o pozwolenie i ją otrzymałem. I też GPS nas informuje, tak, inside airspace. Jestem w przestrzeni powietrznej i następna przestrzeń powietrzna przede mną mniej niż 10 minut, a to jest ta przestrzeń powietrzna tutaj, ten wewnętrzny z kolei cylinder. I to tutaj też widać. Jestem w zewnętrznym cylindrze Flint. Lecę do kolejnego, będę tam za 1,5 minuty. Przyspieszmy czas. I teraz wleciałem w ten wewnętrzny pierścień. Tu oczywiście nie muszę już prosić o pozwolenie, bo ciągle jestem pod nadzorem tego samego tutaj lotniska kontroli, gdzie już wcześniej poprosiłem o wlot do pozwolenie na wlot do klasy Charlie. Mam tylko informację teraz tutaj, że ja jestem wewnątrz przestrzeni powietrznej. W NIREST mam informację, że jestem w dwóch najbliższych tutaj przestrzeniach powietrznych wokół mnie, czyli ten wewnętrzny pierścień, jak i zewnętrzny. Teraz będę opuszczał zewnętrzny pierścień. Tu w NIREST już mamy informację o mojej kolejnej przestrzeni powietrznej, do której będę się udawał. Jest to przestrzeń powietrzna klasy Bravo w Detroit. Tak, już opuściłem zewnętrzny pierścień. Mam tutaj informację, że ta przestrzeń jest za mną. Znaczy nie piszę, że jest za mną, ale że mniej niż 2 mile morskie jest ta przestrzeń Flint, ale jestem jeszcze w zewnętrznym pierścieniu i to widać na mapie. W Messages mam tu podobną informację, jestem wewnątrz przestrzeni powietrznej i tu jest ta nearest airspace, najbliższa przestrzeń powietrzna, mniej niż 2 mile morskie. No bo to jest, chodzi o tą tutaj przestrzeń powietrzną klasy Charlie, którą teraz opuściłem. No i teraz opuściłem przestrzeń Charlie całkowicie. Mam, że najbliższa przestrzeń powietrzna mniej niż 2 mile morskiej, to jest ta za mną. Także jestem już poza przestrzenią klasy Charlie. I zbliżamy się do Detroit, więc przyspieszmy lot i udajmy się tam. Dostałem też właśnie informację, że opuszczam przestrzeń powietrzną tutaj lotniska we Flint.
i zmieniamy łączność. Tak, sugerują, żebym przeszedł na Detroit zbliżanie. No i tak zróbmy, połączymy się już z Detroit, żeby też zawczasu poprosić o pozwolenie na wlot do przestrzeni klasy Bravo. Dobrze, Detroit mnie przyjęło. I teraz zrobię tak, że tu mamy już pierwszą granicę przestrzeni Bravo, ale ja sobie wlecę pod nią. Także jeszcze nie wlecę w przestrzeń powietrzną klasy Bravo. Dopiero na przykład tutaj przy następnej granicy wlecę w przestrzeń Bravo. Także zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczmy wysokości na mapie, jakie tutaj są. Tak, tu jest 4000. A kolejna rozpoczyna się od 3000. To ja sobie wejdę na pułap 3100. Także będę poniżej 4000, więc tutaj jeszcze będę w klasie Echo, a nie Bravo. I dopiero tutaj wlecę w klasę Bravo na wysokości 3100 stóp. Także ustawmy na GPS-ie 300. Troszkę się wzbijemy. Ruch na 9. Dobrze. Zbliżamy się do przestrzeni tutaj, do granicy pierwszej, do przestrzeni klasy Bravo, ale jak mówiłem wcześniej, ja jeszcze nie wlecę tutaj w tą przestrzeń. I zobaczmy, czy to zostanie tutaj uchwycone i przez GPS, i też jeszcze nie mam opcji zgłoszenia pozwolenia, poproszenia o pozwolenia. Jestem bardzo blisko granicy, ale jeszcze jestem poniżej tej przestrzeni powietrznej. Muszę zmienić częstotliwość jeszcze. Też zbliżanie, ale pewnie bliższe zbliżanie. Tak, i nie mam informacji inside airspace, bo nie jestem w przestrzeni powietrznej, jestem poniżej tej przestrzeni, jestem tak. Czyli dopiero tutaj wlecę w przestrzeń klasy Bravo i powinien dostać opcję, żebym poprosił o pozwolenie. Zobaczymy zaraz. Tak, tu w NIRES też nie mam informacji inside, więc nie jestem w przestrzeni powietrznej. I osiągnę kolejną za minutę. I mamy już informację, poproś o pozwolenie na przejście do przestrzeni powietrznej klasy Bravo. Tak, bo tu już wlecę w przestrzeń powietrzną, także tutaj symulator oddaje moją wysokość też i włącza te opcje odpowiednio. I mamy zezwolenie, ja już w sumie prawie wleciałem w tą przestrzeń. I jesteśmy w przestrzeni klasy Bravo. Mam też informację inside airspace, czyli jestem w przestrzeni powietrznej klasy Bravo. To też to widać.
nazwa Detroit Inside of Airspace. I kolejna część tej przestrzeni będzie za minutę i 20 sekund, kolejna za półtorej minuty. Tak, i to będą już te kolejne części. No także tak to tu wygląda. Tak wygląda komunikacja i proszenie się o pozwolenie na wlot do przestrzeni powietrznej. Mogliście też zobaczyć, o co chodzi z tymi informacjami o przestrzeni powietrznej w GPS-ie. Także jak wygląda zakładka Nearest Airspace. Tak, gdzie mam właśnie informacje, gdzie mamy nazwę przestrzeni, mamy, czy znajdujemy się w przestrzeni. Tutaj, że przede mną zamienisz dwie mile morskie, kolejna warstwa tej przestrzeni powietrznej. Także tak to tu wygląda. No i mogliśmy sobie też zobaczyć, tutaj podsumowując, także wystartowałem z lotniska niekontrolowanego, gdzie nie musiałem się prosić o pozwolenia żadne, tylko po prostu wystartowałem, ale oczywiście też zachowując tutaj komunikację z ruchem powietrznym z innymi pilotami. I tutaj też widzieliśmy, że inny tutaj pilot chciał wylądować na tym lotnisku. Ja anonsowałem, że chcę wystartować. Następnie skierowaliśmy się na to niekontrolowane lotnisko z obniżoną przestrzenią powietrzną ECHO. Ale tutaj GPS w ogóle tej przestrzeni nie pokazywał tego ograniczenia. Widocznie to nie ma znaczenia, jako że i tak byłem w przestrzeni powietrznej echo i tak. Bo zaraz jak tutaj się wzbiłem na 2200, to byłem już w przestrzeni powietrznej echo. I tu ciągle leciałem w przestrzeni powietrznej echo. I tutaj jeżeli chodzi o przestrzeń delta, tu z kolei będąc w komunikacji ze zbliżaniem nie pojawiła się opcja o poproszenie na pozwolenie na wlot do klasy delta. Dopiero ta opcja się pojawia, kiedy sami wybierzemy kontakt z wieżą i tam trzeba poprosić, tam pojawia się ta opcja o poproszenie na wlot do klasy delta. Nie wiem, czemu tak jest, bo z kolei już lecąc dalej na lotnisko Charlie i Bravo, ta opcja się pojawiała przy komunikacji ze zbliżaniem. Może tak jest w rzeczywistości, może nie, tego nie wiem, ale tak to daje ten symulator. Także tyle o przestrzeniach powietrznych. Odbyliśmy sobie lot. Jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka o przestrzeniach powietrznych, gdzie było więcej teorii, gdzie pokazywałem, jak to wygląda i jakie są te klasy tej przestrzeni powietrznej, także odsyłam też do pierwszej części. I nie przedłużając, to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć wam.